Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem Wiktoria Czarkowska. Witam cię serdecznie, Wiktoria. Witam. Dzień dobry. Wiktoria, gdy oglądamy wiadomości dotyczące wydarzeń na Ukrainie, wszyscy komentatorzy wydarzenia, czy fakty, czy wiadomości w TVP skupiają się tak naprawdę na walkach wojsk ukraińskich z okupacyjnymi wojskami rosyjskimi. Mało się mówi o tym, co się dzieje poza linią frontu, co się dzieje na obrzeżach tego wszystkiego. Ty pomagasz ludności cywilnej. Czym ty się zajmujesz na Ukrainie? Co tam robisz? Jak się tam znalazłaś? Okej. Jestem wolontariuszem, zajmuję się ewakuacją. Oprócz ewakuacji też wieloma innymi rzeczami, czyli pomocą humanitarną, ale też pomocą dla wojskowych. Na Donbasie znalazłam się tak naprawdę przez przypadek. Docelowo mam ambicje do wojska, a przez to, że moje dokumenty znalazły się w WKU i WKU ukraińskie bardzo długo je przetwarza, to uznałam, że nie ma co siedzieć w domu i wyruszyłam do, tutaj akurat znajdowała się moja znajoma i zajmowała się tym samym, więc wyruszyłam do niej, bo miałam samochód, który stał, a jest w typie SUV-a, Jeep, więc jest bardzo przydatny w tych warunkach, które tutaj panują. I tak się zaczęła się moja historia na Donbasie. A dzieje się tutaj naprawdę dużo i czasem nawet więcej niż na linii frontu, bo każda rodzina, którą ewakuujemy, każda osoba, za tym wszystkim się kryje jakaś oddzielna historia i każda jest godna tego, żeby się nią podzielić, opowiedzieć, bo jest strasznie, jest to wszystko strasznie tragiczne, że cierpi najbardziej na tym ludność cywilna i ci ludzie, którzy chcieli wyjechać, którzy mieli możliwość, już to zrobili. Natomiast teraz pozostają albo najbardziej uparte jednostki, a czasem też trafiają się tacy, którzy otwarcie nie ukrywają tego, czekają na nadejście Rosjan, czyli mają poglądy prorosyjskie, ale też często bywają to osoby schorowane, paraliżowane, potrzebujące opieki, nie mające możliwości wyjazdu na własną rękę. Myślą, że są pozostawieni same na siebie i że nikt nimi się nie zajmie. I takimi osobami teraz się zajmujemy. No właśnie, bo my obserwowaliśmy taką dużą falę uchodźców z Ukrainy. No Polska była tego przykładem, że tych osób przyjęła tak naprawdę w milionach. Jak to wygląda statystycznie? Tych ludzi rzeczywiście jest jeszcze sporo i tak jak mówisz, są to osoby starsze. Jeżeli potrzebują pomocy, to jaką wy pomoc niesiecie? Jakiego to jest rodzaj pomocy? Co jest tak naprawdę dzisiaj tym osobom, które zostały w swoich domach, czy chciały po prostu nie opuszczać swoich majątków, czy po prostu nie mają siły, żeby opuścić te terenów? Czego oni naprawdę dzisiaj potrzebują? Jeśli chodzi o statystyki, to mam liczby, jeśli chodzi o Bachmut. To jest informacja sprzed kilku dni. Aktualnie znajduje się tam 5 tysięcy osób, w tym około 30 dzieci. Więc jest ciężko. My teraz pracujemy w Czasiwiarze, ponieważ chyba słyszałeś, na pewno słyszałeś, ale drogi do Bachmutu są odcięte. Została jedna, która jest pod stałą kontrolą artylerii, więc albo ludzie tam nie jadą, albo jeśli jadą, to 100 na godzinę, a droga jest taka, że powiem ci, że to jest bardzo niebezpieczne z taką prędkością tam jechać. A jeśli chodzi o jakieś drogi poboczne, tak powiem, istnieją, ale nie mogę o nich mówić i nie korzystamy z nich, że tak powiem. Po prostu jest to teraz bardzo niebezpieczne, żeby tam wyruszać, tym bardziej, że jeśli ewakuujemy ludzi, bierzemy za nich pełną odpowiedzialność na czas trwania tego przyjazdu i jak wspominałam u siebie na Twitterze, nie może dojść do takiej sytuacji, że utkniemy gdzieś w polu, a mając z tyłu ludzi, jesteśmy na otwartej przestrzeni, po prostu wykluczamy taką możliwość, nawet nie bierzemy się za coś, co wiemy, że jest pod wielkim ryzykiem. A przypomnij proszę mi drugą część pytania. Wiesz co, interesuje nas bardzo, czego ci ludzie, z czym wy tak naprawdę dojeżdżacie tych ludzi, czego potrzebujecie, czego my jako osoby, które są jednak w Polsce, które starają się jakoś wspomóc i waszą pracę i samych Ukraińców,
czego oni potrzebują. Mówimy oczywiście o ludności cywilnej, czy tam jest problem, nie wiem, ze stałym dostępem do elektryczności, to wiadomo, bo są przerwy, tak, woda, czyli rozumiemy, oprócz jakichś dostaw związanych z szeroko pojętym gastronomią, jedzeniem, wodą, co jeszcze jest Wam potrzebne i w czym możemy Wam pomóc? To jest bardzo ciekawy temat, bo ludzie z zagranicy szczególnie, a nawet z Ukrainy, tylko z bezpiecznych miejsc, myślą, że Bachmutowi, miejscowościom w okolicy, grozi jakaś katastrofa humanitarna, że ludzie nie mają co jeść, nie mają wody i tak dalej. To jest bardzo, logistyka tam działa bardzo sprawnie, już wojna trwa 1 rok i dało się to usprawnić. A problem w Bachmucie teraz jest zupełnie odwrotny, bo działa kilka centrum wolontariackich, gdzie ludzie mają zapewnione absolutnie wszystko potrzebne do życia, a nawet więcej. I w tym właśnie tkwi problem, że ci ludzie często mają więcej niż mieli przed wojną, rozumiesz? Więc karmią ich za darmo, mają dostęp do wody, mają nowe prysznice, pralki, plac zabaw dla dzieci. To po prostu wszystko się nie mieści w głowie, bo jak trafisz do takiego centrum wolontariackiego, to wydaje ci się, że jesteś przeniesiony do jakiejś innej rzeczywistości. Na ulicy są wybuchy, przeloty, a tam dzieci na ringu bokserskim się bawią. Więc wolontariusze według mnie dzielą się na dwie kategorie. Jedni to ci właśnie, co się zajmują sprowadzaniem jedzenia, wody, czyli takich rzeczy typowo cywilnych, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę krzywdzą tych ludzi, bo ci ludzie odmawiają wyjazdu, a linia frontu cały czas się zmienia i Rosjanie podchodzą. A problem jest taki, że oprócz samego cierpienia ludności cywilnej wchodzi jeszcze w grę wojsko, które nie ma pola do manewru, nie może wykonywać sprawnie swoich zadań, swoich obowiązków, bo na przykład na pozycjach znajdzie się jakaś babcia, która wyskoczy z domu i powie, co czołg robi u mnie na podwórku, na co oni powiedzą, no przepraszam bardzo, a co pani tutaj robi na linii frontu. No więc tych ludzi trzeba stamtąd po prostu wyciągać. I uważam, że jest ewakuacja przymusowa teraz ogłoszona w wielu miejscowościach, na Donbasie już dawno temu, ale przymusowa ewakuacja to nie znaczy, że ludzi siłą wpychają do autobusu i wywożą. No więc teraz się zajmujemy tym, żeby tych ludzi przekonać w czasie wiary, bo tam mamy bezpieczniejsze warunki, do tego mamy więcej czasu, chociaż czas i wiary coraz bardziej przypomina Bachmut jeszcze z miesiąc, dwa miesiące temu, jest naprawdę głośno i to zmienia się nie z tygodnia na tydzień, a z dnia na dzień, ale no, staramy się i to wychodzi, ale często na to trwa, na to trzeba dość długo czasu, w sensie 2 tygodnie. Wiktoria, bo my mieliśmy też przyjemność rozmawiać z wolontariuszami różnych fundacji, różnych stowarzyszeń. Byli z nami koledzy z zakresu, były dziewczyny z Ukrainy, z Women's Battalion. I powiedz mi, oni nam często opowiadali, że tak naprawdę to zależy od regionu, tak? Jakie tam są historie tych osób, no to zależy jakiego natężenia działaniami wojennymi mamy do czynienia, ale z czym ty się spotkałeś, z takim, co po prostu, no nie wiem, usiadłeś wieczorem i zostało ci to na długo w pamięci, jakaś sytuacja? Ja, tak jak dobrze podkreśliłeś, to, że każdy rejon jest specyficzny i ludzie tam są różni, a Donbas jest naprawdę bardzo specyficznym miejscem i ja to wiedziałam od zawsze, nie od początku wojny, nie od 2014, tylko zawsze, bo te różnice kulturowe, językowe, polityczne, socjalne w Ukrainie są bardzo wyraźne między Zachodem a Wschodem. To jest niesamowite. I pierwsze dni mojego pobytu tutaj na Donbasie były bardzo intensywne emocjonalnie, bo przeżywałam kulturowy szok. W sensie często ludzie tutaj, nie mam jakiegoś powiązania z nimi, wiesz, jak przyjedziesz z Krakowa do Szczecina, to i tak będziesz wiedział, że to jest Polak, nie, że rozmawiasz z Polakiem. Tutaj jest troszkę trudniej z tym, bo ci ludzie mają więcej wspólnego z Rosją niż z Ukrainą, niż z Zachodem, więc często mnie odbierają negatywnie jeszcze z samego początku, bo ja mówię po ukraińsku,
I w języku rosyjskim brzmi troszkę śmiesznie, bo nie jest to mój czysty język, znam, ale no, akcent jest. Więc jeśli mam porozmawiać z kimś bardzo trudnym, to przekazuję to moim partnerom, z którymi działamy w grupie, bo tak łatwiej do tych osób dotrzeć. No, a tak, żebym usiadła wieczorem po powrocie i pomyślała sobie, co w ogóle się wydarzyło, to dość sytuacja świeża, kilka dni temu dosłownie. Kobieta się popatrzyła w oczy i powiedziała, że jest Ruską i że wszystko będzie dobrze. I zrozumiałam to tak, że ona po prostu wie, że Rosjanie będą podchodzić coraz bliżej, a przez to, że jest Ruską, nic jej się nie stanie. Najgorsze jest to, że na jej ulicy, za jej ulicą jest taki lasek i w tym lasku stoją ukraińskie czołgi, więc nie wiesz, czego się spodziewać po takiej kobiecie. Nie wiesz, co ona może zrobić, czy nie jest kolaborantem, czy może te informacje przekazuje gdzieś dalej. To wszystko jest pod znakiem zapytania, jest tak naprawdę... Często nie wiemy, co z taką informacją robić. Są pomysły różne, tak samo jak z obozami filtracyjnymi na przykład, którymi się zajmujemy. To pytanie powstało też dość niedawno, bo nie wiemy, co to są za ludzie. Często są bardzo mili, uprzejmi, ale no, nigdy nie wiadomo. Wiktoria, bo wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy, o tym podziale Ukrainy, zresztą my też to widzimy, że ten zachód różni się znacząco od wschodu, ale powiedz mi, bo pomoc humanitarna przynajmniej z Polski i z innych krajów idzie bardzo duża na Ukrainę, jak są odbierani Polacy właśnie w Donbasie, w tej wschodniej części Ukrainy, bo to też często, gdy rozmawiamy z ludźmi, którzy są na Ukrainie, to przynajmniej z tymi, którymi my rozmawialiśmy, mówią, że Ukraińcy ze wschodu znacznie życzliwiej podchodzą do Polaków niż ci z zachodu. Jakie jest twoje odczucie w tej kwestii? Mamy Polkę, dziewczynę z Polski w ekipie i jest bardzo mile odbierana, to prawda. Natomiast powiem ci, że to pierwszy raz usłyszałam coś takiego, że na zachodzie są odbierani gorzej, ale mogę sobie to jakoś wytłumaczyć, bo chociażby dlatego, że ludzie z zachodniej Ukrainy mają więcej styczności z Polską i z Polakami. Tam, skąd ja pochodzę, w moim mieście w ogóle kiedyś był epizod w telewizji, że to jest miasto, gdzie jest najwięcej wyjeżdżających za granicę, czyli każda osoba, którą spotkasz na ulicy, jej krewni, znajomi, bliscy są za granicą, wyjechali do pracy, w tym do Polski. Więc wydaje mi się, że przez to, że mają po prostu więcej do czynienia, mogą mieć więcej negatywnych rzeczy do powiedzenia. Natomiast tutaj na Donbasie są odbierani bardzo mile, jest tutaj bardzo dużo Polaków, naprawdę. Można spotkać ich na stacji, gdzieś w drodze przez pole. Ostatnio do mnie podbił na drodze polski dziennikarz. Niestety nie wiem z jakich mediów, ale gdzieś tam zobaczył, skojarzył mój samochód i zawrócił nas do gonić. Ciekawie. Dużo jest Polaków i bardzo się cieszę, bo bardzo, bardzo, bardzo lubię się podzielić wrażeniami i usłyszeć coś od nich. Wiktoria, to na koniec muszę cię jeszcze zapytać, bo za chwilkę zakończymy naszą rozmowę, ale śledzimy twój profil na Twitterze od niedawna, no znacznie dłużej jesteś na Telegramie. Polacy nadal chcą pomagać, doskonale wiedzą, że walka Ukraińców to także walka o bezpieczeństwo Polski. W czym możemy pomóc, bo wiemy, że wasza grupa potrzebuje pomocy. Więc co możemy zrobić, korzystając i z naszego profilu na YouTubie i na Twitterze, żeby ogłosić rzecz, czy może poprosić naszych obserwujących o to, żeby wsparli waszą inicjatywę? Okej. Ja zacznę od tego, że ja zawsze mówię, że największej pomocy potrzebują wojskowi, że jeśli mówimy teraz o bezpieczeństwie Ukrainy, bezpieczeństwie wschodniej Europy, Europie ogólnie, no to ten ciężar leży na plecach tych wszystkich młodych i starszych chłopakach, którzy teraz trzymają linię frontu, więc jeśli widzicie jakieś zrzutki na, nie wiem, na ciepłe ubrania, na opony dla samochodu, na samochody, na termowizję, wspierajcie chociaż, nie wiem, złotówką, bo to jest mega, mega ważne. Rzeczy typu drony i samochody są tutaj
rzeczami, które szybko wychodzą z ładu i ja się przekonałam na sobie, bo używam własnego auta i jest ciężko. Jeśli chodzi o inicjatywy nasze, to teraz organizujemy schronisko dla 40 osób. Będzie to miejsce w Kramatorsku, miejsce pierwszego kontaktu, dokąd będziemy przywozić ludzi z Bachmutu, okolic, ogólnie Donbasu. Ci ludzie będą dalej wyruszać na zachód, czyli albo do rodziny, do znajomych gdzieś po terenie Ukrainy, albo pomagamy im, organizujemy miejsce stałego pobytu w Niemczech, w Polsce. Dostaliśmy też propozycje co do Norwegii, Finlandii. Generalnie są to fundacje medyczne. Tak jak wspomniałam, zajmujemy się osobami schorowanymi, paraliżowanymi, więc współpracujemy z wieloma organizacjami. I takie miejsce organizujemy i potrzebujemy tak naprawdę wyposażyć to miejsce. A teraz tam się znajdują 5 osób i nic dla nich nie brakuje. Natomiast jeśli chcemy to rozszerzać, to puszczę informacje na temat tego, co dokładnie tam potrzebujemy i jak można nam w tym pomóc. Dziękuję Ci bardzo. Wiktoria, to bardzo Ci serdecznie dziękujemy za tą poświęconą chwilę. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Może życzymy Wam z całego serca, żebyśmy w najbliższym czasie mogli porozmawiać o zwycięstwie Sił Zbrojnych Ukrainy, bo to chyba teraz najważniejsze, i o tym, żebyś takich wyjazdów, ewakuacji miała jak najmniej. Państwa odsyłamy na profile, na media społecznościowe Wiktorii. Będą one udostępnione w opisie filmu. Zapraszamy Państwa do subskrypcji kanału oraz do wsparcia nas na Patronite. Wiktoria, jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję i życzę spokojnego weekendu. Dziękuję bardzo, to się liczy. Wzajemnie.